Hello, my dear bitcoiners. <laughs> Witajcie, moi drodzy bitcoinerze. Zobaczcie, mamy kilka informacji. Na dzisiaj Tesla utrzymuje swój portfel, jeżeli chodzi o bitcoina, nic nie sprzedaje. Po wypowiedzi Jeroma Pawella mieliśmy spadek na rynku krypto, i informacje kolejne. Putin mówi kolejna wypowiedź Putina, która jest z dziś. Putin mówi crypto mining could provide, czyli może doprowadzić Rosji do konkurencyjności, jeżeli chodzi o przewagę konkurencyjną, więc zobaczcie, że oni nagle z tej narracji negatywnej zaczynają mówić o pozytywnej narracji i że to może być pozytywne w stosunku do, że to może być ich przewagą, więc no jestem ciekaw, co, co tutaj się dalej wydarzy. Czyli krótko mówiąc to, hamowanie spadku dalej ceny, czyli wyhamowywanie, czyli mamy rozpędzony statek, który sobie płynie, Czyli nazwijmy go wykresem w dół, i który którego teraz trzeba będzie hamować. Między innymi takie wypowiedzi Putina mogą do tego właśnie doprowadzać, że ludzie będą bardziej pozytywnie na to patrzeć. Bo skoro Rosja, no to przecież my też powinniśmy. Reddit dołącza do tego, żeby mieć swój, swoje zdjęcie na profilu jako NFT. I to jest ciekawe, bo już na Twitterze pojawiły się informacje o tym, że te Twitterowe NFT, które będą jako wasze zdjęcie profilowe, będą w takim heksagonie i wygląda na to, że to lada moment już będzie wprowadzone. Więc ciekawe, bo będzie trzeba do tego podłączyć swój portfel, będziecie mogli wymintować, czyli nawet zrobić swoje zdjęcie. Może zrobimy taki mały kursik. Na, tutaj na YouTubie, jak to zrobić? Czyli, jak ktoś z Was będzie miał jakieś swoje zdjęcie, które będzie chciał wymintować, czyli właśnie zrobić tak, żeby było to NFT, i sobie wrzucić, podłączyć do swojego portfela, to wam zrobię taki krótki instruktażowy filmik. Myślę, że to zajmie około 5 minut. Antony Karamucci mówi: weźcie tabletkę chillu i zostańcie stay long, czyli zostańcie w tej długiej pozycji. Ja uważam dokładnie tak samo, jedyne co to, to co mówiłem, że przechodzenie do Bitcoina, czy do tych większych projektów może być bardziej bezpieczne, bo one mogą mniej spadać niż te wszystkie inne projekty, nawet jeżeli przechodzimy do zimy, no i tutaj stay long, a także nauczmy się po prostu zarabiać na rynku, nawet niedźwiedzi bo nawet tam będzie można zarobić pieniądze. Arthur Hayes mówi o tym, że Bitcoin nie przyziemi, można by było tak powiedzieć, dopóki nie zretestuje poziomu 28 500 dolarów. Mówi Arthur Hayes, zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, czy będzie. No, będzie to po prostu inny poziom. no Każdy ma swoją jakąś predykcję. Binance otwiera SEPA Bank Transfer, czyli transfery właśnie w systemie SEPA ze swoim nowym partnerem. Nie wiem, czy z nowym, czy starym, ale z SpaceSafeem po prostu. Co to może oznaczać, że po prostu zobaczymy napływ fiata do tego systemu, czyli dla części osób może być to proste, że jest po prostu przelew, że nie trzeba używać karty. Zobaczymy, czy to będzie miało jakąś zmianę. Jeżeli chodzi o napływ nowego pieniądza, na pewno będzie ułatwienie do wypłacania swoich środków bez utraty na przykład 2 czy 3%, jeżeli chodzi o transfery. Zobaczcie, do portfela Trezor można było się. Raść. Środki, które w 2018 roku zostały utracone, czyli dostęp do tych środków, na poziomie 50 tysięcy dolarów. Osoba próbowała wpisać 12 razy hasło, nie udało się. Nie chcieli próbować, dlatego że później był, zostało to wszystko skasowane. Natomiast w międzyczasie TETA urosła na tym portfelu do wartości 2 milionów. No i haker razem z jedną osobą dobrali się, że tak powiem, do tego trezora. No i udało im się wyciągnąć te środki, które na nim było. Odpowiedź z Trezora była taka, że udało im się zidentyfikować i naprawić dany błąd. Natomiast myślę, że jak taka informacja właśnie w tej chwili obiega cały świat, to mniej ludzi będzie chętnych na to, żeby takiego Trezora kupować. Zobaczymy. ARK Invest mówi o tym, że Ether może osiągnąć 20-bilionową ewaluację, czyli market cap, to by oznaczało, jeżeli dobrze pamiętam, eter gdzieś na poziomie około 180, tak, 180 tysięcy dolarów na przestrzeni około 10 lat. A to znowuż by oznaczało wzrost od obecnego poziomu około 80 razy, jeżeli dobrze liczę. Więc jeżeli takie przypuszczenia się ziszczą, to będziemy mieli bardzo ładny wzrost na przestrzeni 10 lat i Myślę, że to znowuż sprawi, że dużo ludzi będzie się cieszyć. Oczywiście, jeżeli wytrzymają i będą hodlować, i jeżeli ten scenariusz się sprawdzi. I mamy kwestię prania pieniędzy, czy bardziej krypto pieniędzy w 2021 roku. No i teraz zobaczcie. Mamy wzrost w stosunku do 2020 roku, co nie jest jakby dziwne, dlatego że no, chociażby ilość ludzi, które tutaj jest, ilość transakcji olbrzymie wzrosła. Natomiast widzimy, że w stosunku do 2019 roku, który był tym najwyższym momentem, gdzie, gdzie to wszystko się odbywało, de facto mamy spadek. I teraz jeżeli weźmiemy jeszcze ilość transakcji, która się odbywa w 2021 roku versus to, co było w 2020, w 2019 i w poprzednich latach, to ta tendencja, gdybyśmy to porównali do ilości transakcji, procentowo będzie nam spadać. Natomiast co jest ciekawe, że od Chain Analysis, czyli taka główna firma, która zajmuje się właśnie badaniami blockchainów, pokazuje, że od 2017 roku zostało przepranych około 33,4 miliarda dolarów, jeżeli chodzi o krypto. Natomiast zobaczcie na inną rzecz, że oni em, estymują też, że rocznie mamy 2 biliony dolarów, które są prane. 2 biliony dolarów versus 33 przez te lata. Także, jeżeli ktoś mówi o tym, że w krypto mamy tutaj duże ilości związane z praniem pieniędzy w stosunku do tego, co jest pranych, zobaczcie na Fiatach każdego roku, tak, yearly, no to myślę, że się grubo myli. Dlaczego? Dlatego też, że w sieci łatwo mamy możliwość sprawdzenia wszystkich takich rzeczy. Zobaczcie, jak dużo mamy tutaj wyników, liczb, które są konkretnymi liczbami. Widzimy, jakie są haki i tak dalej, które weszły. Gdzie co więcej, nawet niektóre przecież adresy są blacklistowane. Mamy też oczywiście miksery, ale niektóre środki na tych giełdach są wstrzymywane, kiedy trafiają z mikserów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd. krypto, no, czyli blockchain jest generalnie przejrzysty. I to jest też taka. Bardzo duża, fajna rzecz, jeżeli chodzi o środki. No i to, co zawsze mówię, że jeżeli chodzi o krypto, ja bym chciał, żeby rządy były podłączone do otwartych portfeli, gdzie można tam sprawdzać i wtedy nie ma żadnego problemu, żeby wszyscy widzieli to, co się dzieje o innych. Szybko na kryptopanik. Pamiętajcie, że kryptopanik to jest jedno, nie dość, że tylko strona, ale też aplikacja, do której możecie się podłączyć, więc bardzo fajna strona, bardzo fajna aplikacja, która na bieżąco też informuje na, na powiadomieniach, na przykład na komórce. No i tutaj akurat u mnie to są powiadomienia te, które są właśnie takie ważniejsze, czyli gdzieś gdzie ten kryptoświat już je w jakiś sposób ocenił. Więc pierwsza taka informacja to jest kryptopanika, na którą ja teraz zwróciłem uwagę. To jest to, że XRP ma potencjał jakby niedokupionej strefie, czyli jest jakby w takiej strefie, gdzie jest jeszcze szansa na to, żeby dokupić, bo nie jest jeszcze na tyle wykupiona, więc jest potencjał, wzrostu, jeżeli chodzi o XRP. Dalej mamy Massive Cardano Blockchain Load, czyli tak jakby wykorzystanie sieci Cardano, bo ona jeszcze nie jest zeskalowana. To jest plan na ten rok 2022. Zobaczcie, już w tej chwili mamy ponad 90% blockchain load, więc wow. No i z drugiej strony, no bo nie można robić transakcji, bo czasami będą one congested, czyli będą one też zatłuczone. To tweet o Putinie już mówiliśmy, o Tesli też, no i zobaczcie 2,9 miliarda dolarów w Bitcoin zostało ruszonych z giełd, czyli wyszły na zewnątrz, kiedy Bitcoin spike, czyli wzrósł do 39 tysięcy dolarów. Więc zobaczymy znowu, że z giełd odpłynęło bardzo dużo bitcoina, co to znaczy, że mamy w tej chwili ograniczoną podaż. Najprawdopodobniej możemy zobaczyć w takim bądź razie odcięcie podaży na giełdach, co będzie skutkowało wzrostem cen. Zobaczymy. Właśnie tej dane wczoraj, kiedy robiliśmy wywiad z, na FX Magu, mi brakowało, a proszę dzisiaj przychodzi, bo pamiętałem, że było to poniżej 2%, ale zobaczcie, wraz ze wzrostem rynku krypto yy, i to, co powiedziałem, ilości transakcji, zobaczcie, w 2021 roku widzimy już tylko 5% wszystkich transakcji jako potencjalnie pranie pieniędzy. Więc 0,5% ze wszystkich transakcji, gdzie pokazałem wam wcześniej informację, że rocznie. Mamy 2 biliony dolarów, które są rane na rynku fiatu. Wow. I teraz jeszcze urząd IRS w ogóle w Stanach Zjednoczonych, to 93% środków, które oni ściągnęli w ogóle za różnego rodzaju przestępstwa, była w krypto. Więc wow. Jeżeli ktoś mi powie, że to jest coś, czego rządy, urzędy skarbowe nie powinny chcieć, znaczy, że nie rozumie krypto. Zresztą tak samo jak gdzieś na Twitterze, dzisiaj widziałem taki wpis, że był robiony jakiś wywiad z jakimś burmistrzem jakiegoś miasta, chyba Wielunia, i tam jeden z ludzi powiedział: No dobrze, a co będzie, jak komputery wyłączą? To nie będę miał dostępu do giełdy. No i taka konsternacja: no bo jeżeli wyłączą komputery, to nie będziesz miał dostępu do swojego banku, nie będziesz miał dostępu do GPW, nie będziesz miał dostępu do wielu różnych rzeczy. I on się martwi tym, że jak komputery wyłączymy, to nie będzie miał dostępu do kryptowalut. Takie pierdoły, które przepraszam, ale przez cały czas ludzie posuwają na tym rynku i, i które mają w swoich głowach takie ograniczające przekonania, powodują, że jeszcze nie mamy olbrzymiego napływu. Natomiast pamiętajcie, każdy kanał na rynku kryptowalut, moim zdaniem, jest, może nie każdy, bo to też jest bzdura jest cenny, czyli jeżeli widzicie, że są jakieś pozytywne kanały, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, zasubskrybować te kanały, do tego, że jeżeli widzicie, że gdzieś ktoś przekazuje fajną wartość, która jest na tym rynku, że nie robi nas zasadzie wow, musisz się ładować i tak dalej, było coś tam, to warto pokazywać, że wy jesteście też w krypto, że wy śledzicie poszczególne osoby, żeby oni trafiali właśnie do tych kanałów. Które tego nie robią, nie naganiają ludzi na, na kryptowaluty. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, żeby po prostu zwalczyli te swoje stare przekonania i zobaczyli, że ten nowy system jest naprawdę ciekawy. I co jeszcze tutaj jest bardzo istotne. Pamiętajcie, że edukacja jest podstawowym elementem. Być może część z was, która w tej chwili słucha tego kanału czy innych kanałów, będzie robiła biznesy właśnie w oparciu o kryptowaluty lub dookoła kryptowalut. I tego wam wszystkim życzę. Rosyjski zakaz kryptowalut udaremniony przez Ministerstwo Finansów. No przecież, no to jest piękny nagłówek. No zobaczcie, rosyjski zakaz kryptowalut udaremniony przez kogo? Przez Ministerstwo Finansów. Piękny nagłówek. No i okej. Okay. I teraz popatrzmy sobie dalej. Minister Finansów nie zgadza się. Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej w Ministerstwie Finansów Iwan Chebeskov, Hebeskow skomentował najnowszą próbę zakazania działalności związanej z kryptowalutami. Stwierdził on, że ruch ten doprowadził do tego, że kraj pozostanie w tyle branży zaawansowanych technologii. No trudno się z tym nie zgodzić. Dalej, musimy dać tym technologiom możliwość rozwoju. To oznacza, że nie możemy przyblokowywać ich jakimiś głupimi przepisami, bo zostaniemy po prostu w tyle rozwoju technologicznego. Ostatnio szef Rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej Dani Egorow stwierdził, że kryptowaluty mogą osłabić podstawę opodatkowania. No raczej chyba dodać, niż osłabić. Egorow przyznał, że Służba Podatkowa została zmuszona, o jak mi przykro, do zaangażowania się w kryptowaluty, aby nie stracić dodatkowego źródła przychodu. Więc jeżeli Ktoś zrozumie, że czerpanie korzyści z kryptowalut, zarówno dla kraju, jak i dla społeczeństwa, jest istotnym elementem, to wtedy zrozumie, że należy regulować i pozwolić na rozwój tej branży, a nie mówić i gadać pierdoły o tym, że mamy jakieś pranie brudnych pieniędzy, bo jak widzimy, półset, przepraszam, przepraszam, nie półsetnych, tylko pięćsetnych procenta to jest tyle, ile szacuje Chain Analysis. Jeżeli chodzi o transakcje, w których te pieniądze zostały przebrane. Biorąc pod uwagę to, że tutaj te słupki wzrosły, ale ilość transakcji i ludzi, czyli przypomnę, w tym roku w 2020 szacuje się, że tu było 100 milionów ludzi. Natomiast w 2021 300 milionów ludzi. Co oznacza, że nie wzrosła nam ilość transakcji, nie wzrosła nam razy 3. Tylko co najmniej 3 do kwadratu, jeżeli dobrze pamiętam ten wzór. Tak, i teraz 3 do kwadratu, przepraszam, 3 do kwadratu 300 milionów do kwadratu. Tak, to jest ten wzór, jeżeli chodzi o ilość transakcji, które mogą być przeprowadzone, Tego, że regulacje wchodzą i ludzie wiedzą, że nie warto czegoś takiego robić. A już na pewno w Stanach, bo to widzimy jak dużo ARS tych pieniędzy od nich pozabierał. Oto to. 5 miejsc do kupania bitcoina. No i to trochę się zdziwicie, jeżeli chodzi o to, jakie miejsca tutaj są, bo na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o wzrost hash rate to jest 428%. I zobaczcie, w 2021 roku Stany Zjednoczone odpowiadały za nieco ponad 35% globalnego hash rate Kanada, Rosja. I uwaga, Kazachstan to jest oczywiście, bo już teraz w necie przez cały czas widzimy, dlaczego Rosja poszła w kierunku Kazachstanu. No i, i tam oczywiście padły informacje, no bo tam są kryptowaluty. No i na piątym miejscu Malezja. Także ciekawe te miejsca pierwsze, jeżeli chodzi o możliwości, to top 5 miejsc do wydobywania Bitcoina. I mamy 21 stycznia 2022 roku. Informacja, że w zeszłym roku Glepiński szacował, że stopy wzrostu od 3 do nawet 4%. A jak wygląda to w tym roku? W tym roku mówi się już o tym, że stopy wzrosną do 4 lub nawet 5%. Co znaczy, że raty wzrosną, zobaczcie, o 600 typowego kredytu od 675 do 869 zł. Zaledwie. No bo przecież to jest tylko i wyłącznie 600 zł. Myślę, że dla niego to na pewno, natomiast dla większości dla tych od typowego kredytu myślę, że to jest spora ujma w ich budżecie, która już została przez nowy ład załatwiona, tak? Bo już większość ludzi ma pobiera mniejsze pieniądze niż pobierało w zeszłym roku. No i teraz jedna taka informacja. Kiedy ludzie, to jest odwrotna sytuacja do tego jak widzimy co się dzieje na rynku, czyli jeżeli kredyty są generalnie drogie na mieszkania, to wtedy się powinno je brać czy też nie? Moim zdaniem tak. Dlaczego? Dlatego, że, uwaga, jak mamy kredyt, to on jest podzielony na dwie e, części. Pierwsza część z tego kredytu to jest oczywiście e, marża banku. Druga część z tego kredytu to są właśnie stopy, które oni podwyższają. Czyli mamy zawsze marża plus stopa, która jest w danym momencie na rynku. Bardzo często ona była określana na przykład Wibor 3M plus właśnie marża i tak dalej. No i teraz. Co się dzieje, kiedy na przykład te stopy rosną? No to marża banku zazwyczaj maleje, bo oni chcą mieć więcej kredytu. Co to oznacza? Że generalnie, przy niskiej marży, tak, masz taką umowę, jest ona dla ciebie w długim czasie perspektywiczna, no bo zakładamy, że za jakiś czas, za jakiś czas, no przecież stopa spadnie, ale marża banku pozostanie. A co robiła większość ludzi ostatnio? Stopy malały, marża banku rosła. No i teraz to co zobaczymy najprawdopodobniej w najbliższym czasie to presje na to, żeby właśnie marże banków były mniejsze. Sytuacji, w której stopy procentowe rosną. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Dwa. Jeżeli chodzi o kwestię kredytu na mieszkania, to znowuż, jeżeli mówimy o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, to, czy nie lepiej po prostu zapewnić sobie, że wasza stopa kredytu miała te 4, a no bardziej bliżej 5% przez najbliższe 5 lat, bo takie kredyty były, ale nikt ich nie chciał brać, bo wolał teraz zapłacić mniej. Niż żyć bezpiecznie. To trochę przypomina tą sytuację, gdzie cena gazu była wynegocjowana z tego co pamiętam 9M, czyli średnia z 9 miesięcy. No i e, ukochany nasz rząd wynegocjował, że jednak będziemy mieć cenę rynkową. Co to znaczy, że jeżeli mamy taki moment jak teraz takiego pliku, no to trzeba zapłacić na przykład 800-900% więcej za gaz. A gdybyśmy mieli 9-miesięczną średnią, no to przecież nie byłoby takiego problemu. Zgadza się? I teraz dlatego kwestia jest, żeby popatrzeć tak sprytnie na temat tych pieniędzy, które mamy w portfelu. Oczywiście nie brać kredytów wtedy, kiedy nie, nie trzeba. Kiedy jest drogi kredyt, kiedy są okazje na rynku, no bo zazwyczaj mieliśmy tak, że drogie kredyty też były okazje na rynku, ale wtedy jakoś nikt nie brał. Ale jak już było tanio, no to wszyscy mówili, ale tanio to trzeba brać. Tylko trzeba zapamiętać, że marża wtedy mocno rośnie takiego banku. No i jeżeli banki nie będzie wystarczająco dużej presji na rynku, żeby te marże zmniejszać na tych umowach kredytowych, no bo przecież banki nie muszą tego zrobić, no to może też tego nie zmniejszą. I wtedy zobaczymy, jak bardzo dużo nieruchomości może na rynku się pojawić. No i tylko czekać, aż nieruchomości poteniają. Bo za chwilkę wejdą fundusze, czyli fundusze już istnieją na polskim rynku, które kupują olbrzymie masy nieruchomości pod wynajem, no i pewnie za chwilkę usłyszymy o jakimś dziwnym funduszu, zależnym od jakiegoś podmiotu rządowego, który skupuje mieszkania na rynku, kiedy będą taniej. Zobaczymy, bo to jest, wiecie, teoria spiskowa. <laughs> Czyli krótko mówiąc inaczej, spekuluje, że tak może się wydarzyć. Tak mieliśmy, jeżeli chodzi o jakiś fundusz, podmiot, który kupował m.in. polskie hotele, Zobaczymy, czy to podobnie będzie, że będzie jakiś podmiot zależny od firm państwowych, które będą skupowały nieruchomości na polskim rynku. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.